Ta. Mimo że czasem przypomina, Polska to nie Ameryka. Dlaczego tak jest, nie pytaj. Po prostu się przyzwyczaj, interesy ustalają zasady. Nie no, odwrót niestety. Wciskane w zdety, tablety, tapsy, gadżety. I wszystko to nie uchroni się od tandety. Wszystko to kreuje naszą rzeczywistość. Od pewnego czasu mam to przejrzystość. I szczerze powiem, przykro, brzydzi mnie to wszystko. Witaj w miejscu, gdzie nie trzeźwość sięga apogeum. Prąd zastąpił tlen, real zastąpił internet. Gówno w karmelu, ciągłe systemu awarie. System wali się jak domy w Afganistanie. Nie wiem, co się stanie pozytywnego. Nic tu nie jest stanie. Och, zapomniałem, godność, tak. To czasem ludzie oddają za frajerę. Ratuje emigracja. Dla mnie to dzisiaj nie abstrakcja, bo w tym państwie losu trakcja. Przypomina roller coaster, spacja. Obrazy faktu zbyt ostre. No ale proszę cię, jak można żyć w tym gównie? Kasa kręci kasę, nie zmienia się sytuacja z czasem. Od zera do milionera, bardzo ściemniona bajera. Polska podłoga jest gotowa na slam doga. Trzeba być silnym ludziom, ściskać hot doga. Szorować, ratować się czym można. Taka prawda, wyjątkowo szorstka. Mimo że czasem przypomina, Polska to nie Ameryka. Dlaczego tak jest, nie pytaj, po prostu się przyzwyczaj. Interesy ustalają zasady, nie na odwrót. Niestety wciskane wstety, tablety, tapsy, gadżety. Mimo że czasem przypomina, Polska to nie Ameryka. Dlaczego tak jest, nie pytaj, po prostu się przyzwyczaj. Interesy ustalają zasady, nie na odwrót. Niestety wciskane wstety, tablety, tapsy, tablety. 5000 w 5 miesięcy plus dług 50. Od nędzy do nędzy, o tym kim jesteś decyduje pieniądze. Jak Wienio powiedział, dziś podwórko to szklanek. Coraz bardziej to prawdziwe, nie ten dzieciak już swoje dzieciństwo przegrał. Szansę dawałaby wygrana w lotku, ale od początku wie, że to możliwe jak żółty papież. Więc daj spokój, Frozen daj pokój, ale dziś czuję się w amoku. Każdy chce skosztować tego smaku życia bogów. Spryt pomaga, ale gdy jesteś za bystry, jaki sukinsyn sprawdza, czy na pewno jesteś czysty. Teraz łukają, byle gówno, byle było na trendzie, byle trąd ich obleciał śmieci. Coraz więcej pierdolenia. Polacy lubią cudze myśli i cudze zdania. Po co mózg wysilić, żeby nie być kogoś mentalną dziwką? Po to, może to ja jestem dziwny, co? Cioto? Mimo że czasem przypomina, Polska to nie Ameryka. Dlaczego tak jest, nie pytaj, po prostu się przyzwyczaj. Interesy ustalają zasady, nie na odwrót. Niestety wciskane wstety, tablety, tapsy, gadżety. Mimo że czasem przypomina, Polska to nie Ameryka. Dlaczego tak jest, nie pytaj, po prostu się przyzwyczaj. Interesy ustalają zasady, nie na odwrót. Niestety wciskane wstety, tablety, tapsy, tandety. Nie wiem jaki mamy czas i jaki watania. Od kilku lat mam konkretnie wyjebane. Realia nie zmieniają się, bo ludzie nie chcą się zmieniać. Jesteśmy tą samą naturą, co czyni nas bezduszną kreaturą, śmieszną karykaturą, wraz z kolejną turą. Te same rzeczy na blat, pomysłów nowych brak, oklepane schematy, podyktowane przez hajs, że tak się zapytam, what the fuck? Może wydawać ci się to śmieszne, ale nie jest zupełnie, jest prawdziwie święcie, w tym świecie uzupełnienie to nasze życie na szczęście, właśnie chyba ono powinno być najważniejsze. Najważniejsze to próbować żyć w tym getcie, próbować kochać, choć to nie jest najłatwiejsze. Choć to nie jest najłatwiejsze. To nie jest najłatwiejsze. Mimo że czasem przypomina, Polska to nie Ameryka. Dlaczego tak jest, nie pytaj, po prostu się przyzwyczaj. Interesy ustalają zasady, nie na odwrót. Niestety wciskane wstety, tablety, tapsy, gadżety. Mimo że czasem przypomina, Polska to nie Ameryka. Dlaczego tak jest, nie pytaj, po prostu się przyzwyczaj. Interesy ustalają zasady, nie na odwrót. Niestety wciskane wstety, tablety, tapsy, tandety.